Ludzie ciągle szukają szczęścia, a nie wiedzą, że to szczęście jest w nich. Wystarczy sobie to uświadomić. To nie jest oczywiście proste, trzeba pracować sporo nad tym. Trzeba przeżyć też pewnego rodzaju upadki w życiu. Nie nauczysz się relacji, kiedy nigdy nie będziesz porzucony. Nie nauczysz się miłości, kiedy nigdy, nikt cię nie, zabi nie zabierze tej miłości. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku serii Projekt Ty 2.0 odcinku podcastu Lepiej Teraz. W ostatnim epizodzie, 314, czyli części pierwszej tego projektu, mówiłem o 24 inspiracjach, jak stworzyć wymarzone życie. Zabrałem Cię tam w twórczą podróż, motywowałem do wspólnego wkroczenia w świat marzeń, wielkich planów. I zaczął swoje wymarzone życie. Chcę, byś ten proces traktował jako swój najważniejszy projekt. Projekt Ty 2.0. To Ty masz być projektem w tych odcinkach, tak? No, ale tradycyjnie zanim przejdę dalej, chcę byś wiedział, że podcast Lepiej Teraz powstaje dzięki patronkom i patronom serwisu patronite.pl. Którym bardzo dziękuję za czynne wspieranie mojej pracy i tworzenie tych, pod, tych treści, których, które możecie słyszeć, które możecie czytać w moim newsletterze, chociażby na stronie LepiejTeraz.pl, newsletterze darmowym. W codzienności łatwo zatracić się w gonitwie za obowiązkami codziennymi. Utracić z oczu to, co jest naprawdę ważne. Wszyscy pragniemy stabilizacji, bezpieczeństwa, głębokiego szczęścia, które nie pryska niczym bańka mydlana w obliczu przeciwności losu i życiowych burz. Ja się niczym nie różnię od Was. Też szukam stabilizacji, bezpieczeństwa i szczęścia. No ale gdzie go szukać? Gdzie szukać tego wymarzonego życia? Jak odnaleźć drogę do spełnienia, do wewnętrznej harmonii? W tym odcinku. Zapraszam Cię w podróż ku odkryciu właśnie prawdziwego znaczenia słowa szczęście. Odrzućmy na chwilę presję społeczną, utarte schematy dotyczące pojęcia szczęścia. Skupmy się na tym, co płynie z głębi Twojej duszy. Skupmy się na wartościach, pragnieniach, które definiują Twoją wyjątkowość. Wymarzone życie nie jest statycznym obrazkiem z katalogu. To jest nieustanna podróż. W której to ty jesteś sternikiem, a kompasem jest twoje wewnętrzne ja. To jest ciągły proces odkrywania siebie, swoich talentów, pasji, próbowania nowych rzeczy, rozwijanie ich z pełnym zaangażowaniem i radością. To jest ciągły proces, to nie jest efekt końcowy. Szczęście nie jest celem samym w sobie szczęście to droga do niego to jest pielęgnowanie w sobie ciekawości świata. Ciągłe chęci do nauki, wiecznej nauki, do rozwoju. Dzisiaj chcę być lepszy niż wczoraj. To jest dostrzeganie piękna w codzienności i czerpanie radości z małych rzeczy. Praca nad sobą staje się źródłem niekończącej się satysfakcji. Takie dążenie do wewnętrznej doskonałości nie jest jakąś egoistyczną gonitwą za ideałem. Powinieneś myśleć o sobie w tym momencie. To jest świadome kształtowanie najlepszej wersji siebie. To jest odkrywanie swoich mocnych stron. No ale również akceptowanie tych gorszych, akceptowanie słabości. No i uczenie się na błędach, które nazwiesz, zauważysz, przyznasz, że są. To szczerość. Pamiętaj, że wymarzone życie nie jest utopią. Na swojej drodze napotkasz wyzwania przeróżne, przeciwności, ale to właśnie one ukształtują twój charakter. Nauczą cię wytrwałości. Dzięki nim stajesz się mocniejszy jak zapaśnik walczący z mistrzem olimpijskim w zapasach. Dzięki temu, że z nim się spotyka, będzie jeszcze lepszy. Nie poddawaj się gdy napotkasz przeszkody, potraktuj je jako szansę na wzrastanie i, i rozwój. Otwórz się na nowe doświadczenia. Próbuj nowych rzeczy, poznawaj ciekawych ludzi. Podróżuj w nieznane miejsca. Poznaj nowych przyjaciół. Pielęgnuj przyjaźnie, które masz, ale nie bój się poznawać nowych. Otwieraj się na nowych ludzi to w nieznanym i jeszcze nieodkrytym często kryje się klucz do prawdziwego szczęścia. No ale fundamentalną rzeczą, którą mówię moim klientom coachingowym, że początkiem każdej pracy nad sobą jest poznanie siebie. I takim elementem poznania siebie jest poznanie swoich wartości. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu. Jakie wartości chcesz pielęgnować i na jakich fundamentach budować to swoje życie. To, jakie masz wartości, Sprawi, jakie będziesz podejmował codziennie decyzje. W pracy, w życiu prywatnym, słowa, jakie będziesz z siebie wyrzucał, SMS-y, jakie będziesz pisał, maile, jakie będziesz odpisywał, czynności, jakie będziesz wykonywał w ciągu dnia. Trzeba najpierw poznać siebie, poznać swoje wartości. Potem określ swoje cele. To jest dość złożony proces. Robię to na sesjach, ale warto, żebyś wiedział, do czego warto się przygotować, pracując nad sobą. Zastanów się, co chcesz osiągnąć w życiu. Jakie są Twoje marzenia i aspiracje? Ustal konkretne cele, do których będziesz dążyć. Potem stwórz plan działania, jak zamierzasz osiągnąć swoje cele. Jakie kroki musisz podjąć? Zaplanuj swój proces rozwoju i dąż wytrwale do realizacji tych planów. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Spędzaj czas z osobami, które cię wspierają, motywują, inspirują do działania. Unikaj toksycznych ludzi. Którzy cię dołują, zniechęcają, krytykują ciągle. Dbaj o siebie. Pamiętaj o odpoczynku, relaksie, o zdrowiu fizycznym, psychicznym, inwestuj w swój, w swój organizm, trenuj swoje ciało, ale inwestuj też w swój rozwój osobisty, poszerzaj swoje umiejętności. Pamiętaj, że wymarzone życie to nie jest sprint, to jest maraton. To wymaga cierpliwości, wytrwałości, zaangażowania, jak przygotowanie do maratonu, dokładnie. Nie możesz dzisiaj pobiec maratonu, kiedy nigdy nie biegałeś. Nie zniechęcaj się, jeśli napotkasz na przeszkody. Po prostu podążaj za głosem swojego serca i powoli buduj to swoje nowe życie każdego dnia, dzień po dniu. Przypomnij sobie czas, gdy stworzyłeś lub robiłeś coś, co można uznać za udane lub nawet za sukces. W moim wypadku było to stworzenie czegoś, co zawsze chciałem. Do takich rzeczy należy ten podcast, którego teraz słuchacie, a który tworzę bez przerwy od maja 2016 roku. To była też moja książka pod tytułem Podcaster, którą możecie znaleźć na stronie lepiej teraz. Na której pomysł wpadłem już 8 lat temu i zbierałem luźne zapiski, by w końcu marzenie się ziściło. I możecie to marzenie kupić już na mojej stronie. I pokonanie tych kroków, podcast, książka zmotywowało mnie do poszukiwania nowych celów, rzeczy, za którymi pragnę podążać. Potem pojawiły się podróże, występy publiczne, zapraszanie w różne miejsca, praca bezpośrednia z moimi słuchaczami jeden na jeden, coś, co kocham. Ale słuchajcie, wielu z nas podąża za rzeczami, bo inni za tym też podążają. No tak jest. Niektórzy nie wiedzą, czego chcą, więc kopiują szczęście czy już, albo ścieżkę czyjąś. Ale prawda jest taka, że często my tego czegoś nie chcemy. No, ale kontynuujemy tę pogoń, bo boimy się naszych własnych prawdziwych pragnień i marzeń, które tłumiliśmy latami. W moim wypadku jest to napisanie noweli, na przykład. Zawsze o tym marzyłem. Mam w głowie pewien pomysł i powstał on na podstawie pewnej historii, która przydarzyła mi się kilkanaście lat temu, gdy pracowałem w ambasadzie Izraela. Jest to historia, do której opisania zbieram się już całymi miesiącami. I wiecie co? Boję się zacząć, by jej nie zepsuć po prostu. Boję się, że jak zacznę, to już będzie to, to, to coś. A ta, według mnie ta historia zasługuje na niesamowity kunszt pisarski. I nie wiem, czy jestem wystarczająco sprawny pisarsko, żeby się za nią wziąć. Boję się zacząć, by jej nie zepsuć, by nieumiejętnym stylem pisarskim odebrać należące się jej mistrzostwo w jej opowiedzeniu. To jest autentyczne wydarzenie, o którym opowiedziałam zaledwie dwóm osobom, miało miejsce na przestrzeni dwóch dni, chyba blisko 15 lat temu. I słuchajcie, za każdym razem, gdy je opowiadam, uwaga, płaczę. Po prostu w dziwny sposób nie potrafię powstrzymać emocji. Muszę przerywać w trakcie, by doprowadzić mój organizm do stanu lekkiej obojętności, bo łzy same lecą mi stróżkami. To jest coś niesamowitego. Ta rzecz, czyli to powiadanie, ciągle jest na mojej liście do zrobienia. Ciągle jest do napisania, ale jest w mojej głowie. Pamiętam każdy element. Jestem w stanie go przerzucić tylko na papier dosłownie czyli na laptopa. Może ty nosisz sobie takie rzeczy, które zawsze chciałeś zrobić, których jeszcze nigdy nie zrobiłeś, ale nagle chodzi ci to po głowie. Teraz. No ale. Czuję, że to zrobisz, tak już zrobisz, trzeba to zrobić tak jak ja z tą nowelą, a mimo tego nie robisz. Nie stworzyłeś tego dzieła, tego projektu, pomysłu, czynności. Może ci się nawet wydawać chwilami, że skoro nie zrobiłeś tych rzeczy, nie stworzyłeś nic z tego, o czym tak długo myślisz, to może po prostu tak naprawdę tego nie chcesz. Bo prawda jest taka, że skoro chcemy osiągnąć w życiu coś znaczącego, to musimy tego autentycznie pragnąć z całego serca. Wręcz pożądać i każdego dnia nie przestawać o tym myśleć. Tak miałem z podcastem, kiedy byłem na Polkasterze w kwietniu 2016 roku. Nie mogłem przestać myśleć o stworzeniu podcastu, i po 10 dniach stworzyłem. To wydarzyło się bardzo szybko. Po 10 dniach opublikowałem pierwszy odcinek. Tak samo było z książką. Jak w takim razie wykreować silną potrzebę dążenia do tego wymarzonego życia? Ja myślę, że pierwszą rzecz, jaką powinienś zrobić, to jest sprawdzenie, czy to jest Twoje. Czy to nie jest rzecz, której chcą inni ludzie. Na przykład sława, lajki, duży dom, rodzina, piękna żona, przystojny mąż, auto pewnej marki, nie wiem jakiejś luksusowej, podziw kolegów, może to być rodziny, akceptacja w końcu lub jakaś suma pieniędzy. To jest ważne, by wiedzieć, czego naprawdę się chce by poczuć prawdziwą motywację. Czy to nie jest cudze marzenie? Czy to jest twoje rzeczywiście? Druga rzecz, poznaj siebie. Czyli poznaj, to, co, czy to jest twoje, a potem poznaj siebie przez journaling. Możesz przy tej okazji zapisać pierwsze ćwiczenie, które chcę ci polecić. W ramach wieczornego journalingu pisał codziennie rzeczy, które chcesz widzieć na świecie, których nie chcesz widzieć na świecie. Ja na przykład nie chcę widzieć ludzi znęcających się nad zwierzętami. Nie chcę widzieć ludzi, którzy czerpią zysk zadawania cierpienia zwierzętom. Zastanów się, które rzeczy na świecie chcesz dla siebie, którymi rzeczami pragniesz żyć codziennie, którymi chcesz się otaczać codziennie w stworzonym przez siebie świecie. Możesz zapisać w dzienniku, tutaj możesz, podyktuję Ci, jak chcesz się czuć w tym swoim idealnym życiu. Co Cię pobudza do życia? Co wyzwala szybsze bicie Twojego serca? Przy czym się nie nudzisz? Dla jakiej rzeczy nie możesz zasnąć z ekscytacji, że się wydarzy na przykład następnego dnia? Myślisz o życiu w Norwegii, może na Maderze, w Tajlandii lub na jednej z tysięcy wysp oceanii? Chcesz być szanowany, pożądana, podziwiana ze względu na swój wygląd? Chcesz wzbudzać podziw, szacunek swoimi manierami? Chcesz być prawdziwym dżentelmenem? A może chcesz być wyzwoloną artystką? Nie wiem, może pragniesz zostać znanym aktywistą, aktywistką, która pomaga zmieniać świat, jak Owsiak czy Anna Dymna, występując w mediach, propagując swój szczytny cel. A może pragniesz zbudować po prostu bogactwo, by poczuć się pewnie, bezpiecznie. A może też zyskać szacunek innych, bo czułeś, że tego szacunku ci brakowało, gdy nie było pieniędzy. Zastanów się, czy są inne środki prowadzące do tego samego celu. Mam taką metodę dla ciebie. Żeby sprawić, by ta część dnia pracy nad swoim projektem J2.0 ja była tak ekscytująca, że stanie się dla ciebie ulubioną częścią dnia, pisz w swoim dzienniku cele, które cię ekscytują tak mocno, że aż podskakujesz w miejscu i nie potrzebujesz kawy, by się codziennie dopalać. Niech pisanie twoich celów stanie się twoją najbardziej aromatyczną z aromatycznych kaw, które wypijesz tego dnia. I staraj się pisać je codziennie. Nie przejmuj się, że niektóre po zapisaniu stracą swoją moc. Nie wiem, wyparują, znikną lub z czasem się zmienią. Od celów ważniejsze jest to, jak się czujesz, gdy je piszesz. Nie masz pojęcia, ile rzeczy chciałem w życiu robić, o których myślałem czasami latami, a mi najzwyczajniej w świecie przeszły, bo przeminęła ekscytacja. To była pianka. Do windsurfingu, która zbiera kurs już 15 lat w moim Pawlaczu, ponieważ byłem na kursach, nauczyłem się pływać, halsować. Dwie godziny pływając po Zatoce Puckiej nie wpadałem do wody, no ale nie doszedłem do momentu wchodzenia w ślizgi, tak zwane, i porzuciłem to. W liceum byłem zakompleksionym słabym facetem. A przy tym byłem też aspirującym Adonisem, zapalonym gościem siłowni, zajęć sztuk walki. Był nawet moment, że myślałem o legi cudzoziemskiej, zaraz, zaraz po maturze. Moja matka naprawdę wierzyła, że tam pojadę. Dziś się tylko z tego po prostu śmieje. Potem było dziennikarstwo i pół roku pracy w gazecie lokalnej, dyktafon w dłoni i jazda na miasto. Obserwacja tego, co się dzieje, i pisanie artykułów. No, a co mi z tego zostało, to jest teczka z planem wycinków z gazety, z informacjami z miasta przeprowadzonymi wywiadami, artykułami, które właśnie pozostały z tego. Gazeta o nazwie Kurier Podlaski nie istnieje już od lat. I tyle zostało z moich marzeń, dziennikarza. Potem chciałem studiować w Warszawie, zająć się polityką. Pamiętam, że wtedy był etap wchodzenia do NATO, młodzieżówki polityczne na uczelni, które miały ten proces wspierać. To też mi przeszło. Potem był etap totalnego zanurzenia się w emocjach, to... Byłem w wieku 25-35 lat ciągłe zakochiwanie się, wizja życia z piękną, mądrą kobietą, założenie wymarzonej rodziny, randki ciągłe, ciągłe jakieś zawirowania emocjonalne, i po nieudanych próbach skończyło się na budowaniu poczucia własnej wartości, zaliczaniem pięknych kobiet. Tak jakbym się ścigał bardzo wstydzę się tego okresu no ale to był okres niedojrzałości. Wielu mężczyzn dojrzewa po 40, co zgadzam się, że jest prawdą. Tak było ze mną. I po okresie tych seksualnych przygód przyszła miłość. Zaczęło się budowanie cudownego związku dwojga ludzi, którzy wszystko ze sobą dzielą, rozumieją się do szpiku kości, wspierają, kochają, by na koniec przypieczętować swój związek szczęśliwym małżeństwem i udanym rodzicielstwem. No ale tego u mnie nie było. Nie było. Nie mam żony, nie mam dzieci, a była ta wizja. Wizja domu na odludziu, tylko my i natura, ale zderzyłem się z szarą rzeczywistością, innymi potrzebami partnerek, partnerki ówczesnej, moim błędnym podejściem do ludzi, do związków, do emocji, błędnego podejścia do prawdziwego pojęcia i wizji szczęścia. No ale i to przeminęło, i żal przeminął, że nie wyszło, i, wy... I przeminęła też potrzeba takiego życia. I jestem szczęśliwy bez tego. Nie wiem, dlaczego to powtarzam. Nie wiem, może dla, na potrzeby tego, tego podcastu, a rzeczywiście tak jest. Ludzie ciągle szukają szczęścia, a nie wiedzą, że to szczęście jest w nich. Wystarczy sobie to uświadomić. To nie jest oczywiście proste. Trzeba pracować sporo nad tym. Trzeba przeżyć też pewnego rodzaju upadki w życiu. Nie nauczysz się relacji, kiedy nigdy nie będziesz porzucony. Nie nauczysz się miłości, kiedy nigdy nikt cię nie, zabi nie zabierze tej miłości. No ale dość o uczuciach. Potem był etap zanurzenia się w karierze. Wspinanie się po drabinie, kariery, kolejne szczeble, w, w korporacjach stanowiska, coraz większa odpowiedzialność, większa kasa, skala firm, ilość osób do zarządzania oraz prestiż. Ale też rosnący, idący za tym wszystkim coraz większy stres, którego nie dostrzegałem i który z pewnością wpędził mnie w straszną dolegliwość zdrowotną, o której niektórzy z Was pewnie wiedzą. No ale przejdźmy dalej do konkretnych zadań. Dlatego warto zapisywać swoje cele. Zapisuj je, nie przejmuj się, że będą się zmieniały tak jak u mnie. Ważne, żeby je zapisywać i zapisywać te, które zacząłeś już realizować, gdzie masz już jakieś pierwsze wyniki. Lepiej zapisywać te, które już realizujesz, niż wziąć się za te, które są czymś nieokreślonym, zbyt odległym, mało realistycznym. I tutaj trochę odzywa się we mnie stoik, na przykład twoim celem jest maraton. Fajnie by było, gdybyś robił co kilka dni przebieżki, przynajmniej jakieś. Dlatego warto wybrać cele, gdzie widząc już pierwsze rezultaty, każdego dnia będziesz motywował się do ciągłego rozwoju i podążania za tym celem. Jeśli każdego dnia wykonasz choćby jeden maleńki krok do tego celu, to po roku musisz zauważyć rezultaty. Nie ma bata. Rok ma 365 dni, no ale i tak nie skupia się na rezultatach. Pamiętaj, że droga jest ważniejsza od celu. Jeśli ćwiczysz na siłowni, naucz się, ćwi, ćwicz te rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, jeżeli zmuszasz się. Potem wybierzesz inne ćwiczenia, żeby zabić rutynę. Pamiętaj, że droga jest ważniejsza od celu. Prędzej czy później osiągniesz to, czego pragniesz. Jedna pompka zrobiona każdego dnia sprawi, że po roku zrobisz ich 100 za jednym razem. Oczywiście życzę ci, byś zrobił wszystkie pompki, jak Jack Norris, no ale to zależy od Twojej ambicji. Baw się, po prostu ciesz się tym procesem. Bardzo pomoże Ci stworzenie dokładnej wizji życia, które chcesz mieć. Niektórzy robią mapy myśli na tablicy, dodatkowo przyklejając jakieś zdjęcia, rysunki wymarzonego domu, miejsca do życia. Bawią się w takie rzeczy, ja tego nie robię, ale lubię pisać, lubię pisać, lubię tekst i zapisuję sobie te rzeczy. Nie przejmuj się wysiłkiem i niewygodą w trakcie tego procesu, pracy nad swoim projektem Ty 2.0, bo zmiana życia często wymaga wychodzenia ze strefy komfortu. Nie przejmuj się, że twoja droga nie będzie łatwa. Ma, ma taka nie być. Inaczej pokonywanie przeszkód i dążenie do celu nie będzie ci sprawiało przyjemności. I samo osiągnięcie tego celu nie da ci satysfakcji. Upewnij się jeszcze raz, że są to rzeczy, które ty chcesz dla siebie, a nie ktoś inny dla ciebie. Nie jest to podpatrzone marzenie u kogoś, nie spełnia cudzych oczekiwań, bo inaczej twój wysiłek pójdzie na marne. Niech to będą rzeczy warte podążania za nimi. Gdy pracuję nad swoim projektem Radek 2.0, robię to zwykle po powrocie z drugiego spaceru w ciągu dnia i po następującej po nim pierwszej porannej pracy z klientami coachingowymi i mentoringowymi w trakcie sesji online. Potem muszę wyjść już na drugi, już najdłuższy, często ponad godzinny spacer, by naładować baterie do dalszej pracy. Wtedy dotleniam mózg na łonie natury, resetuje się po dość ciężkiej emocjonalnie pracy po powrocie do domu siadam w ulubionym fotelu, owijam się ciepłym kocem z kubkiem parującej herbaty ziołowej i zanurzam się w świecie tworzenia. Otwieram laptopa i spoglądam na pusty ekran. I to właśnie tutaj, tym pustym, zdradzę Wam jakiego narzędzia używam, używam notatnika na MacBooku i tym pustym dokumencie, notatniku rodzą się historie. Które, mam nadzieję, mają moc zmienia życia moich czytelników i słuchaczy. Ale prawda jest taka, że te historie, które piszę, które czytam, przetwarzam, przypominam sobie, najbardziej zmieniają mnie samego w trakcie pisania. Zaczynam pisać, słowa płyną swobodnie, niczym strumień świadomości. Opowiadam o swoich doświadczeniach, dzielę się wiedzą, przemyśleniami, czytam. Inspiruję się historiami znanych postaci z historii, czerpię z ich mądrości, z ich błędów, analizuję nowe trendy w internecie, śledzę blogi, vlogi, podcasty. Ważny jest pierwszy etap, odkrywanie siebie i planowanie. Czas płynie nieubłaganie, a ja zatracam się w wirze tworzenia. I nie ma znaczenia, czy jest to środek nocy, czy wczesny poranek, gdy tworzę, czas przestaje istnieć. Każdy podcast dla mnie jest dla mnie niczym dziecko, które pielęgnuje do pieszcza, by w końcu móc podzielić się nim ze światem, tak jak ten. Moim celem jest tworzenie treści, które niosą wartość. Chcę, by moje podcasty były nie tylko rozrywką, ale również źródłem wiedzy i inspiracji. Pragnę, by moi słuchacze odkrywali nowe idee, wyciągali wnioski i zmieniali swoje życie na lepsze. I wiem, że tworzenie tego to nie jest łatwy proces. Wymaga zaangażowania, wytrwałości i wiary w siebie. Ale dla mnie to nie jest tylko praca. To pasja, która wypełnia moje życie radością i sensem. Drugim etapem jest tworzenie. Każde popołudnie po, po 14.00 to jest dla mnie nowy początek, nowa przygoda. To czas, kiedy mogę dzielić się swoją wiedzą i pasją z innymi, kiedy mogę tworzyć coś, co ma moc zmieniać świata. Wtedy piszę, po tej 14.00 piszę scenariusze odcinków, przygotowuję newslettery, bo piszę newsletter darmowy na lepiej teraz i newsletter dla. Patronów z patrona i z drugiego progu, to jest bardziej rozbudowany newsletter. Dyskutuję też z wami za pomocą korespondencji. Odpowiadam na wasze listy. Jest trzeci etap. Realizuję marzenia. Tworzę wymarzone życie, projektując i robiąc pierwsze kroki. No ale tutaj jest potrzebna odwaga, determinacja i elastyczność. Musicie zacząć już coś robić. Jest trzeci etap. Pozwólcie, że podsumuję kilka takich ważnych wskazówek, które pomogą ci w tej podróży. Określ swoje wartości i priorytety. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Jakie wartości chcesz pielęgnować? Po drugie, zdefiniuj cele, marzenia. Dokąd zmierzasz? Co chcesz osiągnąć w życiu? Po trzecie, stwórz plan działania. Jakie kroki musisz podjąć, aby zrealizować swoje cele? Czwarte, bądź elastyczny i otwarty na zmiany. Życie nie zawsze układa się po Twojej myśli. Bądź gotowy na dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości. Piąte, Ucz się na błędach, nie poddawaj się, dziękuj za nie, bo dzięki nim wzrastasz, poprawiasz się, jesteś coraz lepszy. Ucz się też w działaniu, w trakcie, nie tylko teoretycznie, nie tylko czytając książki, słuchając podcastu, oglądając vlogi. Nie stań się self development dzianki, narkomanem, cipającym rozwój osobisty. Musisz zacząć swój MVP, minimal viable product, coś minimalnego. Pierwszy bieg, pierwszy tekst napisany, pierwszy posadzony kwiatek w ogrodzie, pierwsze ujęcie nagrane telefonem, jakiś szkic z węglem, piórkiem, cokolwiek. Porażki są nieuniknione, ale to od ciebie zależy, czy wyciągniesz z nich wnioski i będziesz dalej dążyć do celu. Takie tworzenie wymarzonego życia to jest proces, który trwa całe życie. Nie bój się eksperymentować, próbować nowych rzeczy. Najważniejsza jest pasja i chęć dzielenia się z innymi, tym, co kochasz. I codziennie zadawać sobie pytanie. Czy naprawdę to jest to, czego Ty pragniesz dla siebie w swoim życiu? Jeżeli pragniesz takich rzeczy jak poprawa produktywności, kreatywności, skupienie, eliminacja multitaskingu, ograniczenie pokus, deep work, czyli głęboka praca, wyższa jakość tej pracy, wzrost samodyscypliny, odporności, pewności siebie, redukcja stresu, lepszy sen, większą uważność, spokój ducha, optymalizowanie czasu, lepsza efektywność, wprowadzenie nawyków. Poprawa relacji, wzmocnienie zdrowia, no i generalnie wzrost kreatywności i szczęścia, to wszystko są zalety, te, które wymieniłem, zalety praktykowania trybu mnicha. Co nie jest łatwe, ale może przynieść wiele korzyści w różnych aspektach życia. Pamiętaj, że ta lista, którą wymieniłem na końcu, nie jest wyczerpująca lista zalet, i każdy może doświadczyć innych pozytywnych efektów, w zależności od swoich potrzeb i celów. Ale ja postanowiłem przeanalizować to zjawisko i współczesny fenomen w rozwoju osobistym i podzieliłem się własnymi doświadczeniami z praktykowania tego trybu mnicha, dodając elementy stosowane przez inne osoby, które zdecydowały się na ten radykalny sposób przemiany siebie i swojego życia na lepsze. Nagrałem odcinek 313, odcinek premium pod tytułem Przewodnik po rocznej przemianie według trybu mnicha. Jest dostępny w aplikacji Patronite Audio, dostępnej na wszystkie telefony, iPhone'y i Android'y. Aby go wysłuchać i samemu przerobić to wyzwanie, zapraszam do dołączenia do społeczności osób pragnących żyć lepiej teraz. I do wspierania podcastu lepiej teraz na stronie patronite.pl, łamane na podcast lepiej teraz. Stając patronem, patronką, w prezencie otrzymasz dostęp do ekskluzywnych nigdzie nie niedostępnych, nigdzie indziej niedostępnych podcastów, treści, darmowych sesji coachingowych jeden na jeden ze mną. Więc nie czekaj, Wejdź na stronę patronite.pl, a ja jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojego podcastu. A was wszystkich serdecznie zapraszam do wysłuchania następnego odcinka. Do usłyszenia. Hej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie wyjątkową niespodziankę i podziękowanie za to, że jesteś częścią społeczności ludzi, którzy poszukują wolności i pragną panować nad swoim życiem. Jestem zaszczycony podzieleniem się z Tobą moim najnowszym e-bookiem, który napisałem z myślą o Tobie. E-book nosi tytuł 7 potężnych lekcji życia wielkich stoickich mędrców do prawdy przez rozum. Jest rezultatem mojej pasji do filozofii stoickiej. Żeby go otrzymać, wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na mój newsletter. E-book dostaniesz w pierwszym mailu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.